powiedz Krystian, już? Co tak? Nie, tak sobie stoję. To, nagrywa się? Ale lecimy, tak? Nagrywa się? Tak, nagrywa się, nagrywa się. Dobrze. Śmiejemy się, cieszymy się. Zamek nadaje TV, wydanie specjalne. Nadajemy dziedziniec sztuki 2006. Zamek nadaje V. Powinieneś to wszystko nagrywać, jak się śmiejemy. No przecież nagrywa. To dobrze. Już masz to? Masz to? To tylko nie powinien być tak długi, jak te wszystkie nasze śmiechy. Nie, no się popokadzisz. Zamek daje TV, wydanie specjalne, specjalny komunikat, dziedziniec sztuki 2016, dziedziniec sztuki, dziedziniec Zamku Piastowskiego w Jaworze, nadajemy komunikat, koncert w zamku na dziedzińcu, dawnym spacerniaku dla więźniów. Może zacznę od pierwszego składu, tutaj mam bilety, specjalne wydanie biletów, już dostępne, jedyne 5 dyszek. 5 dyszek na świetny koncert, na świetne inicjatywy w zamku. To naprawdę niedużo, niedużo, żeby wspierać kulturę. I tutaj zaczynamy. Koncert Blau Marie. Ja wyczekuję szczególnie tego koncertu. Koncertu zespołu Blau Marie. To jest zamkowa, jaworska inicjatywa naszych znajomych, naszych przyjaciół, których wspieramy, których słuchamy, jak tutaj się próbują, jak tutaj pracują nad to, żeby zagrać świetny koncert. I czekam na to przedstawienie na dziedzinku Zamku Piastowskiego. Blau Marie. Może przekażę tutaj głos reszcie tu ekipy, która udziela się i organizuje dziedziniec sztuki w świetną inicjatywę jaworską, kulturalną. Kuba, może powiesz coś o innych zespołach, które tutaj w zamku wystąpią na dziedzińcu. Ja powiem, może będzie to widać, że przed chwilą płakałem ze śmiechu. Może nie. A więc tak, no zespół H2-3. Maleńczyk tutaj Chodkowski, ścieżka dźwiękowa do filmu Mocny Człowiek. Czyli Maleńczyk faktycznie będzie grał na saksofonie i będzie też śpiewał, ale nie jest to psychodancing i nie są to inne projekty Maleńczuka. Mamy bilety w cenie 50 zł. I mamy taki pomysł, żeby tym ludziom, którzy do 15 maja, przepraszam, do 15 kwietnia oczywiście, ludziom, którzy do 15 kwietnia kupią bilet i zadzwonią pod wyświetlony na dole numer, Lisu po prostu te bilety przywiezie metodą rowerową do domu, z dostawą do domu. Specjalnie kultura do domu. Specjalnie ekologiczny, kultura do domu. Przywożę bilety oczywiście na terenie Jawora. Bileciki dowiezione rowerkiem dla każdego odwiedzającego. Gdyby ktoś chciał z Paszowic kupić bilet, dowiózłbyś do Paszowic albo do Myśliborza jeszcze, czy nie? Czy już niekoniecznie? Rowerem? Tak. Znaczy, nie, no, rowerem? No, dobra, do Paszowic. Ale prosiłbym bardzo, żebyście w Paszowicach się zorganizowali i kupili taką jakąś większą pulę, żebym... Mamy... No. Zapraszamy na koncert. Zamek nadaje, zapraszamy na koncert. Każdy zostanie tutaj taką biegną obruszkę. Jest dobrze. Mamy 750 biletów w sprzedaży. Liczba miejsc jest ograniczona, więc organizujecie się. Co? Smalec. Ale co? No ja mam taki wachlarzyk. Zobaczcie, ile tych biletów jest. To jest nasz zamek. No i cieszymy się w ogóle, że to... Zmieniamy perspektywę tego zamku. No zauważ, że na tym bilecie jest krata i rozbite szkło, a my tutaj robimy teraz imprezę kulturalną. Dokładnie to tak. To jest symbol zbitego szkła. No i właśnie, mnie to ten Maleńczyk kręci, bo to będzie grane do filmu, tak? Z lat 20. bo to co to w ogóle jest? Bo ja To jest super rzecz, ostatnio bardzo popularna, że DJ-e zaczęli to robić, może na mój gust nie do końca tak fajnie, ale zaczęły zespoły grać ścieżki dźwiękowe do starych filmów, czarno-białych, niemych. I to są idealne teledyski, bo są filmy typu Berlin, Symfonia Wielkiego Miasta, Agresywa 69, zrobiła muzykę do tego. To się ogląda jak długi, fajny klip. Czyli... Super rzecz, nowoczesna, pokazujemy od razu na zamku. A czy Maleńczyk nie będzie śpiewał? Będzie poznać, że to Maleńczyk na pewno. Ja to widziałem, będzie, ale głównie gra tam trzyosobowy skład.
między innymi Robert Tuta, bo nie tylko Maleńczuk, nie tylko nazwisko Maciej Maleńczuk, tylko na tych samych zasadach gra na przykład Robert Tuta, świetny, świetny muzyk z formacji Agresywa 69, z Łodzi, industrialny gość, więc jakby projekt bardzo ciekawy, ja też wyczekuję na ten projekt. Raz, dwa, trzy, wiadomo, no, górna półka, fajny zespół, wyciągnie ludzi 30 plus, podejrzewam, i wszystkich tych, którzy już od dawna nie byli na żadnej imprezie w tym mieście na przykład. Myślę, że to się może wydarzyć. No ale przede wszystkim będzie grało też Blue Marie, tak? To jest w ogóle taka pewna inicjatywa. No to się weźmie, bo o tym nie będziemy nie będziemy mówili, to świetnie. Ale przede wszystkim. Nie, nic nie wycinamy. Cały czas rozmawiamy. Kuba tam gra i dlatego chciałby, żeby to było wycięte. Okej. Okay. A to będzie on jest publiczną osobą, także nie będziemy teraz o tym mówić, ale nic nie wycinamy, tak? Żadnej cenzury. A teraz Piotr, może ty powiedz. Tak, tak, po prostu, słuchajcie, bo cały czas w ogóle grono artystów, muzyków w zamku nadaje. Mówię, jak to się wszystko skończy, tak? Ja troszeczkę powiem, jak to się zacznie. Zacznie się tak samo, tylko tą stroną plastyczną, tak? Że będą artyści z całego Dolnego Śląska. Będzie Wrocław, będzie Legnica, będzie Głogów, będzie... Będzie to kultura psychodeliczna? Będzie to kultura tak naprawdę psychodeliczna i to jest tak naprawdę przekaz plastyków Zagłębia Miedziowego i co tak naprawdę tworzą tutaj na naszym Dolnym Śląsku. Będzie rzeźba, będzie event elektro. Rzeźba i event elektro. Super. Właściwie wszystkie rodzaje sztuki, one się rzeczywiście ze sobą mieszają. To jest ciekawe, tak? Czyli to już nie jest zwykła galeria, gdzie się obchodzi. Tak, to jest XXI wiek. Czyli randomizacja. To jest warto to zobaczyć. Tak naprawdę, tak jak kończymy to, tak samo zaczynamy wielką, alternatywną sztuką w naszej kulturze. XXI wieku. Watch Dogs, czyli po prostu filmy o prawach ludzi. Tak jak Mirek właśnie mówi, to jest bardzo ciekawe, że Zjedzenie Sztuki jakby skupia dosyć dużo inicjatyw artystycznych. Między innymi zaprosiliśmy również w tym roku festiwal filmowy Bez Granic, festiwal literacki Preteksty, który jak najbardziej pomaga nam włączyć się w stolicę kultury. My jesteśmy tą stolicą kultury na Dolnym Śląsku. Ale Wrocław, tak? Jesteśmy częścią tej kultury, tylko że pokazujemy fanom alternatywy w tym wszystkim i tym całej Europie, całemu światu, który teraz przyjedzie, że może dużo się dzieje, a zwłaszcza powinniśmy to robić, dlatego że Jawor jest na samym środku Dolnego Śląska, czyli jesteśmy, tak naprawdę my jesteśmy mentalną kulturą. Tak, alternatywną kulturą. My tu w zamku nadajemy cały czas. Jesteśmy pepkiem Dolnego Śląska. Tak. I postawiliśmy na tym pepku zamek. Dlaczego? No, to już się skończyły informacje. Słuchajcie, zapraszamy serdecznie, nie? Dawaj, powiedz. Zapraszam serdecznie. Na stronie Zamek Nadaje możecie zobaczyć cały program imprezy Dziedziny Sztuki. 8 dni imprezy. Warsztaty teatralne, warsztaty humanistyczne, warsztaty filozoficzne dla dzieci, spotkania autorskie, koncerty, wystawy plastyczne. Tak jak chłopaki mówili, no, duża, duża inicjatywa artystyczna. A inicjatywa artystyczna, która w takich małych miastach jest potrzebna, ponieważ aktywujemy kulturę w małych miastach, oddolnie aktywujemy kulturę we współpracy z wieloma instytucjami kulturalnymi miasta i festiwalami na Dolnym Śląsku. I festiwalami na Dolnym Śląsku. Między innymi festiwal Preteksty, tak Kajman. Tak. Wspomniał. Ja myślę, że na to wszystko można powiedzieć tylko jedną rzecz. Przyjeżdżajcie, zobaczycie, potwierdzicie. Będę winowici. To będą przyjezdne osoby jednak, prawda? Że nie... Rowerami można też przyjechać z terenu miasta, można przyjechać. No odeszliśmy od tego, żeby robić imprezy gminne, teraz robimy imprezy europejskie. Przyjdźcie, przekonacie się. Jeżeli powiecie, że to jest gminna, no to. Ale też to życzę wam wszystkich takich gmin, jak my robimy. Przychodźcie, jak jesteście z Jawora, to możecie przyjść spokojnie. Nie musicie przyjeżdżać koniecznie. Możecie ewentualnie na rowerach. Aha, jeszcze chcielibyśmy coś powiedzieć na temat tego, gdzie to się odbędzie. W zamku, tak, w zamku na dziedzińcu. Na dziedzińcu w zamku Kazowskiego.
Zamek gadajesz. Zamku, który... który, zamku, który nadaje. Jak niektórzy wspominają. Jest ruiną. Ruiną. Zamek jest ruiną. Sam jesteś ruiną. Niektórzy tak twierdzą. Niektórzy twierdzą, że zamek jest ruiną i że ciężko gościć takie zespoły świetne.